We wcześniejszym filmiku pokazywałem, jak założyć głośnik, jak zmienić głośnik do tej fotopołapeczki. Było dużo pytań, ponieważ wspomniałem, jak również można wymienić obiektyw na o wiele, wiele lepszy. Tutaj widzimy już zdemontowany obiektyw oryginalny, który jest w tej fotopołapce. Natomiast oczywiście wygląda to tak oryginalnie. On jest tutaj zaklejony, jak widzicie, jakimś lakiem specjalnym. Teraz tak pokrótce, no demontaż fotopułapki, to już wiecie z poprzedniego filmiku, jak to zrobić. Natomiast tutaj pokażę tylko szybką wymianę obiektywu. Demontujemy oryginalny obiektyw z fotopułapki. On jest tylko tutaj, jak widzicie, na dwóch takich wkrętach. Po demontażu mamy coś takiego, tak jak wspomniałem, ten lak, który jest po zerwaniu. Nie kręćmy, zanim go nie zerwiemy. W zwyczajny sposób odkręcamy taki obiektyw. To jest sheet. To można od razu wyrzucić do kosza, bo to się do niczego nadaje. Do niczego się to nie nadaje. I pokażę Wam już tutaj zamontowany obiektyw. Jak widzicie, to jest 3,6 mm. Jest to obiektyw szerokokątny, ponieważ te to są prawdopodobnie jakieś ósemki, dziesiątki. Tu jest szerokokątny, który pokażę Wam gdzieś tam za chwilę na jakimś filmiku, go dokleję. Jak widać, jaka jest jakość tego obiektywu. Ja nie będę nim teraz tutaj już ruszał, ponieważ on jest skalibrowany. Kalibracja polega na tym, że w momencie, kiedy kręcimy nim w prawo lub w lewo, podobnie jak w lornetce, ustawiamy ostrość odpowiednia, która nam będzie odpowiadała. To by wyglądało w skrócie mniej więcej tak. Nie stosujmy obiektywów mniejszych niż 3,6 mm, ponieważ będziemy mieli taką obwiednię, która w momencie założenia na fotopułapkę będzie nam łapać już obudowę i po prostu będziemy mieli filmik w kształcie koła, a nie w kształcie prostokąta. To by było pokrótce. Starajcie się po zdjęciu tego obiektywu nie dotykać tej matrycy palcami. Bardzo ostrożnie uważać, żeby jej nie uszkodzić, ponieważ już wtedy będzie po całej robocie. Dobra, dzięki.